Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. 19 marca w przedświąteczną sobotę Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia wyżu z rejonu Wysp Brytyjskich. Układ ten z reguły zapewni nam dość pogodne niebo. Najpogodniej będzie na południu kraju. Tymczasem w miarę przemieszczania się na północ można spodziewać się stopniowego wzrostu zachmurzenia, a na krańcach północno-wschodnich mało aktywny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Wzdłuż wschodniej granicy Polski zaznaczy się ustępująca masa powietrza pochodzenia arktycznego. Poza tym będziemy oddychali łagodniejszym polarnym powietrzem. Ciśnienie atmosferyczne powinno wolno spadać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1004 hektopaskale. Zachodni wiatr na południu kraju będzie słaby, poza tym umiarkowany. Biometr w województwach północno-wschodnich niekorzystny, poza tym obojętny. Teraz to wszystko, do usłyszenia.